Był to impuls, była to ogromna siła napędowa. Zaraz po zamachu w majowym okazał się wspaniałomyślny wobec pokonanych. I to też zostało w społeczeństwie dobrze przyjęte. On wygłosił mowę ku czci ofiar zamachu. On awansował nawet niektórych generałów, którzy pochodzili z obozu rządowego, na przykład generał Andersa. Więc ta wspaniałomyślność człowieka, który dochodzi do władzy, a nie mściwość, nie uczucia negatywne, w sposób naturalny związały część środowisk, czy wywołały w części środowisk sympatię w stosunku do Piłsudskiego. Dyktatorem bezkrwawym, był dyktatorem łagodnym, a nie krwawym tyranem, jak to wielu jego współczesnych. W Polsce można było robić wszystko, nawet niestety być komunistą i głosić komunistyczne poglądy. Pomstujemy na twierdzę brzeską. Rzeczywiście haniebny, bardzo, bardzo przykry epizod, ale potem był proces brzeski, który de facto miał znaczenie humanitarne. Chodziło o to, żeby tych ludzi, którzy są zagrożeni, musieli być zagrożeni dzięki swojej działalności antypaństwowej, wysokimi karami więzienia, po prostu zmusić do wyjazdu z kraju na polityczną emigrację. Piłsudski nie chciał mieć więźniów politycznych. Ceną było coraz dalsze odsuwanie się od nawet ludzi bliskich, od otoczenia, coraz dalej idąca, coraz głębsza, coraz bardziej gorzka samotność, coraz bardziej posępne perspektywy, które mu się nasuwały. Pozdawał sobie coraz głębiej sprawę, że nie zdołał wychować następcę. Zaprzysiężenie pierwszego gabinetu pomajowego. Ludzie wierzyli w autorytet Piłsudskiego. Wierzyli mu jako temu, który stworzył Polskę nową. Przecież to był fakt, którego się nie można wyprzeć ani zaprzeczyć. Jego autorytet pokrywał wszystko. To nie ulega wątpliwości, że z osobą Piłsudskiego związane było to wyobrażenie. Bez niego nie byłoby Polski. Piłsudski to był wojak, to był żołnierz. To byłoby krzywdzące, że Piłsudski był jakimś takim człowiekiem opętanym pewnym imperatywem rządzenia. Myślę, że chciał tej władzy i w 18 roku, i w 26, bo był przekonany, że nikt poza nim nie ma recepty na pomyślność Polski. Piłsudski ma pełnię władzy, ale nie korzysta z tej władzy, tylko ceduje, oddaje tą władzę częściowo Sejmowi, którego nie rozpędza przecież, któremu pozwala wybrać prezydenta. No ale nie łudźmy się, władza jest w jego rękach, całkowita. On zaczyna budować świadomie, celowo kult państwa jako najwyższej wartości, nie narodu, tylko państwa. I na czele tego państwa stoi on sam. Gdyby nie jego geniusz, to Polski nie było, czyli niepodległość równa się geniusz. Czyli dopóki jest geniusz, to Polska nie jest zagrożona. Są nawet takie rysunki pokazujące Piłsudskiego, którego namaszcza Bóg Ojciec, prawda? Że Bóg Ojciec zsyła na niego swoją łaskę i chroniając Piłsudskiego, Bóg Ojciec ochrania również Polskę. Nie tyle, że to jemu sklebiało. Ja sądzę, że to on uważał, że jest to potrzebne ze względu na konieczność budowy silnego państwa. Piłsudski zawsze komunikował prostotę. Te jego zachowania nie były wieloznaczne. One mówiły wręcz ewangeliczne. Tak, tak, nie, nie. W sytuacjach niezwiązanych z wojskiem jego gesty polegają na zasalutowaniu, na podaniu ręki. Bardzo krótkie, takie proste gesty, prosty język ciała. W piśmie uwidocznione jest, że marszałek Piłsudski dużą wagę przykładał do tego, jak odbierają go inni. Chciał być dobrze postrzegany, a przede wszystkim chciał czuć się potrzebny.
Chodziło mu o wykreowanie takiego ogólnego wizerunku potrzebnej postaci. Coraz bardziej się kształtuje w nim to przekonanie, że wyrasta ponad tą polską szarość, przeciętność bardzo wysoko i że jednak patrzy na Polskę z perspektywy orła. Jest bardzo charakterystyczny taki cytat, do którego Piłsudski się odwoływał, ze Słowackiego, mówiący o gnieździe orła górującym nad morzem przeciętności. Nie pozwalał innym zbliżać się do siebie. Dlaczego? Bo być może okazałoby się wtedy, że jest z krwi i kości jak inni ludzie. A on miał być postacią posągową. Tak się kreował. Piłsudski to był wizerunek polityka w stylu wash and go. On faktycznie był i dla wojskowych, i dla rodzin, i dla arystokracji, i dla robotników, no bo przecież w dawnych czasach był rewolucjonistą. Piłsudski faktycznie, pokazując się czy to ze swoimi córkami, czy na terenie swojej posiadłości, był jak taki oswojony, najedzony lew. On również wtedy komunikował pewnego rodzaju cechy lidera. Druskiniki. Co roku marszałek Józef Piłsudski przyjeżdżał tu leczyć się. Ale trudno nazwać to leczeniem się, bo marszałek nie lubił lekarzy, unikał po prostu ich, unikał leków. Raczej przyjeżdżał tu odpocząć, podyszeć świeżym powietrzem, popatrzeć na Niemen. I jedyne, co jeszcze tolerował, to były kąpiele, o właśnie w tym zakładzie wodoleczniczym. Tu zażywał kąpieli solankowo-borowinowych. Kierowniczką tego zakładu była lekarz, fizjoterapeuta Eugenia Lewicka. Piękna kobieta, dobry specjalista i tak się zapoznali. Eugenia miała 28, Józef 57 lat. Mówiono o niej Kamea z racji niebanalnej urody i szczupłej, atrakcyjnej sylwetki. Przeniosła się do Warszawy. Przekonała Józefa, by założył Akademię Wychowania Fizycznego. W 30 roku wyjechała z nim na Maderę. Po tej podróży miało dojść do ostrej rozmowy Eugenii z Aleksandrą Piłsudską. 4 miesiące później doktor Lewicka popełniła samobójstwo. Na mszy żałobnej podczas pogrzebu pojawił się Józef. Józef lubił defilady także dla ich propagandowego znaczenia, ale ta ku czci Jana III Sobieskiego w Krakowie w 1933 roku była doprawdy niezwykła. Miała być pomostem do miejsca, jakie Józef zaplanował dla siebie po śmierci, do Wawelu. To, co dał Europie, Polsce Jan III Sobieski, wiązało się z cnotami wojennymi, wojskowymi. Silne państwo, bo silny przywódca, i znakomity dowódca, prawda? I w rolę tego dowódcy wciela się Józef Piłsudski. To jest Jan IV Sobieski. To był rok 1933. Ja poszedłem na ulicę Grodzką, by zobaczyć marszałka i mówić brawo. Nie ja jeden. To były gromady, które to robiły. No, to było uosobienie wielkości Polski. Wzdłuż alei 3 maja był szpaler z delegacjami, które zjechały do Krakowa na tą rewię i ze sztandarami, z pocztami sztandarowymi. Ja wtedy miałem 5,5 lat, byłem z ojcem na tej rewii, jakoś się ojcu wyrwałem i przebiegłem przez ten szpaler tych pocztów sztandarowych i jeden z tych stojących w tym poczcie wziął mnie do góry, podniósł. A co ty tutaj robisz? Ja mówię, chciałem marszałka zobaczyć. A on mówi, tam właśnie na trybunie. No i z daleka go widziałem. Był ubrany w płaszcz, błękitny płaszcz, przypasany wstęgą Virtuti Militari na piersiach. No i oczywiście w maciejówce, w czapce. I stał przygarbiony i przyjmował tą rewię kawalerii. Kawaleria, bieg, tempo, ruch, naturalna scenografia. W tle wieży Wawelu, kościoła mariackiego, kopiec kościuszki. To miejsce Błoniaz jest otoczone największymi symbolami narodowymi, państwowymi. Kultem wodzów, kultem królów. I Wawel właśnie to on cały czas jest właśnie obecny. Aplauz był niesamowity.
oklaski, krzyki, wiwaty, niech żyje Piłsudski, o, niech żyje marszałek, tak. Wojsko się pokazało przed marszałkiem, wiedzieli, że to jest jedna z ostatnich, a może nawet ostatnia rewia, kiedy się pułki prezentowały przed marszałkiem. Mamy dokumentów i chyba mieć nie będziemy. Dokumentów przekonujących, kiedy ona co myśli o Wawelu, prawda? Zasługiwał w pełni na Wawel. Był tym, który przyczynił się w sposób decydujący do odzyskania przez Polskę niepodległości. A jeśli już tak na to patrzeć, to na Wawelu jest też paru królów, którzy byli, powiedziałbym sobie, dosyć marni, więc... To nie jest tak, że tam są najlepsi królowie, tylko tam są po prostu królowie. On chciał postawić sobie pomnik po śmierci, dlatego żeby Polacy mieli na kim się wzorować. Piłsudski przeczuwał, że Polska jest między nazistowskim młotem a bolszewickim kowadłem. I chyba chciał po śmierci jeszcze wpływać pozytywnie, póki to możliwe, czy jeśli to możliwe w ramach takiego wielkiego symbolu, na rzeczywistość polityczną. Chyba tak naprawdę jego życie było cały czas dążeniem do tego, aby sprawdzić, czy jest wystarczająco silnym mężczyzną, czy jest prawdziwym mężczyzną, a potem, czy jest dobrym wodzem. Nie miał stuprocentowej pewności, dlatego musiał działać, dlatego musiał walczyć, musiał po raz kolejny zwyciężać. Ale żadne kolejne zwycięstwo nie przynosiło ukojenia. Potrzebował czegoś jeszcze. On potrzebował na trwale dowodów, które potwierdzałyby, że rzeczywiście jest tym, kim chciał być. Zima 35 roku. Najcięższa w życiu Józefa. W lutym na cmentarzu w Wilnie pożegnał jeszcze swoją ulubioną siostrę Zofię Kadencową. W kwietniu Józef usłyszy z ust wiedeńskiego profesora Weckenbacha wyrok. Wyniszcza go śmiertelna choroba. Nowotwór wątroby. Nieuchronnie zbliżała się największa w dziejach Rzeczpospolitej żałoba i pogrzeb, jakiego dotąd nie było. Józefa żegnały miliony Polaków. Ten pokój, który za życia wódz najbardziej lubił, stał się jednocześnie świadkiem jego ostatnich chwil. I tu właśnie, w tym pokoju, stanęło łóżko, na którym zakończył swój pracowity żywot 12 maja 1935 roku, dokładnie o godzinie 20:45. Po śmierci marszałka postanowiono, że ciało jego zostanie zabalsamowane i zgodnie z jego życzeniem został wyjęty jego mózg, który marszałek chciał przekazać po śmierci dla celów naukowych, dla Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Zostało zabalsamowane serce, które miało w przyszłości spocząć w grobie u stóp jego matki na Rosie. Ciekawy jest ten, mówiąc mało delikatnie, podział ciała Piłsudskiego dokonany w jego ostatniej woli. Tutaj mózg, tu serce. Dzisiaj dla nas może to brzmieć nawet trochę wręcz z pogranicza horroru, ale Piłsudski chyba doszedł do przekonania przez te wszystkie lata, że jest osobowością tak wielką, że w tym jego mózgu musi być coś charakterystycznego. Mózgu, który mógłby okazać się później, po śmierci jeszcze w badaniach, zupełnie nadzwyczajnym odkryciem. Widocznie Piłsudski wierzył również w swój geniusz po śmierci. Naukowcy nie odkryli jednak nic niezwykłego. Mózg Józefa we wrześniu 1939 roku zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach ze specjalnie wybudowanego dla niego w Wilnie mauzoleum. Do dziś nie został odnaleziony. Myśmy byli w Belwederze. To była sala zaciemniona. Postać marszałka oświetlona takim jakby
jakby reflektorem z góry i był widoczny w całej swojej postaci. Nie było, jakbym powiedział, znaku śmierci na twarzy marszałka. Na nas właśnie zrobiło wielkie wrażenie, że cisza.